Barbara Jundo-Kaliszewska, urodzona w Ejszyszkach, dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze kiedy wraca w rodzinne strony, na Wileńszczyznę, powtarza, że warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Współczesną litewską tożsamość określa poziom znajomości języka litewskiego i niechęć do dzielenia się historią. Co nas łączy, a co nas dzieli? Zapraszam na rozmowę z Dominikiem Wilczewskim. Dominik Wilczewski, dziennikarz i publicysta, ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim, jest redaktorem portalu Przegląd Bałtycki. Obecnie pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był analitykiem w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Współpracował także z Ośrodkiem Karta. Publikował m.in. w Tygodniku Powszechnym. Jest współautorem książki 1938. Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem. 80. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą. Dominik Wilczewski jest uznanym komentatorem stosunków polsko-litewskich. Jak mówi, Litwini zawsze budują państwo na własnych warunkach. Wiele razy już udowodnili, że potrafią wyciągnąć Litwę z politycznego niebytu. Ten wysiłek trzeba podziwiać. Jesteś specjalistą od podglądania tego, co dzieje się w państwach bałtyckich. Jeździsz, wyszukujesz, próbujesz zrozumieć, a później opisujesz. Litwa po litewsku to twoja najnowsza książka. O czym ona jest? To jest książka o tym, jak historia Litwy w XX wieku rezonuje współcześnie, rezonuje ze współczesnością Litwy, życia politycznego, życia społecznego. Słyszałem wiele razy takie opinie, że Litwini, Litwinki żyją historią. Są ekspertami od historii. Że wszyscy są ekspertami od historii, bo wszyscy lubią i potrzebują uczestniczyć w dyskusjach na temat historii i one ich co dziwo rozpalają i emocjonują, mimo że od tych wydarzeń, o których toczą się te dyskusje, bardzo często minęło wiele dekad. No właśnie, za Polski to kosztowało tyle, za polskie to załatwiało się. Tak mówili moi dziadkowie w domu. A w rodzinach litewskich prawdopodobnie żyła również pamięć o międzywojennej niepodległości. Do dziś w obiegu są takie pojęcia jak Litwa smetonowska albo smetonowski człowiek. Co one w zasadzie oznaczają? To jest coś, co można rozumieć dwojako, bo z jednej strony przedwojenne państwo litewskie było wręcz oczerniane w oficjalnej propagandzie jako wytwór burżuazyjny, rządzony przez burżuazyjne, klerykalne i militarystyczne kliki na czele ze Smetoną, który był określany jako dyktator, faszysta i nacjonalista. A z drugiej strony, co jest chyba też jakimś dosyć oczywistym i naturalnym procesem, ten okres był idealizowany, romantyzowany przez tych, którzy czuli, że coś stracili wraz z nadejściem okupacji radzieckiej. Wytworzyło się takie wyobrażenie, wytworzył się taki mit tej przedwojennej Litwy jako takiego litewskiego Piemontu i Smetony stojącego na czele tego państwa jako prawdziwego męża stanu i to, co z nim kojarzono jako coś pozytywnego, jako dowód na rozwój Litwy. Patrzono na tę Litwę przedwojenną jako coś, co się Litwinom udało. I ten smetonowski człowiek, czy smetonowski mężczyzna, to był właśnie ktoś, kto był
patriotą, wykształconym, inteligentem, ale też takim konkretnym, rzeczowym, zdecydowanym. Jakby zapominając przy tym, w tym konstruowaniu tego wyobrażenia, w tym micie zapominano o tym, że jednak Smetona doszedł do władzy w sposób niedemokratyczny, doszedł do władzy drogą zamachu wojskowego i sprawował rządy dyktatorskie. Antanas Smetona, litewski polityk, urodził się 10 sierpnia 1874 roku. Smetona odegrał kluczową rolę w procesie odzyskiwania niepodległości przez Litwę. Jako przewodniczący Taryby, tymczasowego parlamentu, przyczynił się do proklamacji niepodległości Litwy w 1918 roku. Historycy często wskazują na szereg podobieństw między Piłsudskim i Smetoną. W 1918 obaj stanęli na czele odrodzonych państw. Na początku lat 20. wycofali się z polityki. W 1926 roku dokonali przewrotów wojskowych. Przejęcie władzy poprzez zamach stanu i wprowadzenie rządów autorytarnych jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów działalności Smetony. W przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego w Polsce, Smetona nie stał się bohaterem narodowym w oczach Litwinów. Może to być spowodowane jego stylem rządzenia, który był bardziej zakulisowy i dyplomatyczny, co nie zawsze zyskuje uznanie w społeczeństwach ceniących heroiczne czyny i walkę zbrojną. Niektórzy historycy sugerują, że jego żona, będąca Polką, miała znaczący wpływ na jego decyzję, co mogło być źródłem dodatkowych kontrowersji, biorąc pod uwagę skomplikowane relacje litewsko-polskie. Mówi się o nim filozof na tronie. Był gwarantem dobrych litewsko-żydowskich relacji. Ożenił się z Polką. Za jego czasów na Litwie Kowieńskiej rozwijał się białoruski ruch narodowy. Jakim przywódcą był Antanas Smetona? Był na pewno człowiekiem dobrze wykształconym. Wiele zawdzięczał sam sobie i własnemu zapałowi do nauki i zdobywania wiedzy. I w tym sensie można powiedzieć, że był po prostu człowiekiem swojej epoki, człowiekiem swoich czasów, bo okres odrodzenia narodowego w przypadku Litwy, ale w przypadku w ogóle tych krajów, które i tych społeczeństw, które to odrodzenie narodowe wówczas przechodziły, charakteryzował się obecnością właśnie takich ludzi, którzy bardzo często byli, tak jak Smetona, byli chłopskiego pochodzenia, ale otwierały się przed nimi możliwości zdobycia edukacji, to dobrej edukacji. On opanował języki klasyczne, grekę, łacinę, do tego stopnia, że między innymi tłumaczył Platona i był, jeśli chodzi o politykę, no to był zwolennikiem myśli platońskiej, a Platon, jak wiadomo, był krytykiem demokracji, krytykiem rządów ludu, bo uważał, że te rządy ludu przeradzają się w rządy tłumu, w rządy motłochu i tak naprawdę prowadzą do dyktatury, a idealnym systemem rządów jest arystokracja, czyli rządy najszlachetniejszych, najlepiej wykształconych, najlepiej wyedukowanych, cechujących się najlepszymi kryteriami moralnymi. A Smetona próbował, przynajmniej w swoim własnym rozumieniu, próbował coś takiego wprowadzać w życie na Litwie. Dlatego właśnie przeprowadził ten zamach w 1926 roku. Czyli wprowadza autorytaryzm, a jednocześnie słyszymy głosy, że ratuje Litwę przed faszyzmem. Smetonie można oczywiście przypisywać, że był nacjonalistą. Bliższy byłbym temu, żeby nazwać go narodowym demokratą. To, czemu się Smetona sprzeciwiał, czy co próbował ograniczać w życiu politycznym Litwy, to skrajności, zarówno skrajności lewicowe, jak i skrajności prawicowe. Bo z jednej strony zwalczał komunizm. Jak został przeprowadzony przewrót w grudniu 1926, to przeprowadzono aresztowania w litewskiej partii komunistycznej. No, a z drugiej strony też to, czemu się Smetona próbował sprzeciwiać, to były skrajności prawicowe. I tutaj głównie na pierwszy plan wysuwałby się Augustynus Woldemaras, który przez kilka pierwszych lat
rządów Smetony był premierem, czyli był, oni rządzi, w praktyce rządzili w Litwą w takim tandemie. Zresztą się utarło nawet takie powiedzenie Smetona, Woldemara z takich, wymieniano ich nazwiska. Ale potem odsunął. Niemal jako braci bliźniaków. Ale gdy Woldemaras próbował sobie, mówiąc kolokwialnie, za dużo pozwalać, bo on miał taką wizję państwa, w którym to jednak władza, pełnia władzy należy do premiera, do szefa rządu, czyli do niego właśnie, a prezydent jest tylko takim strażnikiem żyrandola, mówiąc dzisiejszą frazeologią. Smetona na to jednak Woldemarasowi nie pozwolił. A Smetona, o ile dzisiaj mu się próbuje przypisywać skłonności nacjonalistycznej, on pewnie po trosze takim nacjonalistą litewskim był, no to jednak bliższa mu była idea takiego solidaryzmu narodowego, czyli włączania w to życie społeczno-polityczne także tych, którzy się za Litwinów nie uważali. No tu w szczególności Smetona był zainteresowany jakąś formą dialogu ze społecznością żydowską, no ale też stawiał jej jednak pewne warunki. Na przykład znajomość języka litewskiego to była dla niego warunek sine qua non, jednak że Żydzi powinni się jednak lituanizować, a byli w tamtym czasie dosyć mocno zrusyfikowani. I to był też właśnie jeden z takich głównych punktów, głównych warunków, które on tej społeczności stawiał, jeśli ona chciała w pełni uczestniczyć w życiu politycznym. Czy Litwini mieli szczęście do przywódców? Odpowiem ulubioną odpowiedzią wszystkich politologów, czyli to zależy. Bo zależy to od okresu historycznego, zależy to od grupy, że tak powiem, badanej, którą zapytamy o to. Litwini, Litwinki, litewskie społeczeństwo jest tak podzielone w tych opiniach, że są fani danych postaci historycznych, które to postaci jednocześnie będą miały swoich zagorzałych przeciwników. No tak, najlepszym chyba przykładem będzie Witautas Landsbergis, historyczny przywódca Sojuszu. Jeżeli spotkamy wyborcę partii, która wyłoniła się z Sojuszu, czyli Związku Ojczyzny, no to on powie, że Landsbergis to jest w ogóle najwybitniejszy przywódca, jakiego Litwa kiedykolwiek miała. A jeśli spotkamy przeciwnika politycznego tego ugrupowania, no to on powie, że Landsbergis to jest człowiek, który doprowadził Litwę do katastrofy, a Litwinów do nędzy. Ale tylko w XX wieku mieliśmy przede wszystkim, czy Litwinki mieli przywódców, którzy byli stawiani przed dramatycznymi wyborami i żadnemu politycznemu liderowi chyba nie można życzyć takich wyzwań, przed jakimi na przykład stanął Smetona w 1940 roku, gdzie faktycznie musiał decydować o przetrwaniu państwa. No i wielu ma do niego dzisiaj uzasadnione czy nieuzasadnione pretensje o to, że nie stanął na wysokości tego zadania, że uciekł przed odpowiedzialnością. Mimo że on sam ocalił swoje życie, bo gdyby on na Litwie pozostał, to faktycznie pewnie skończyłby w łagrze albo na Łubiance. A z drugiej strony mamy postać Landsbergisa, który w styczniu 1991 roku siedzi zamknięty w budynku litewskiego parlamentu, gdy na Wilno ruszają radzieckie czołgi. No i on wtedy urasta do rangi tego prawdziwego przywódcy. No ale jak już mówiłem wcześniej, są tacy, którzy o tym nie pamiętają, a pamiętają o tym, że Landsbergis był tym, który, jak to się mówi, pozamykał kołchozy i tym doprowadził wielu na skraj nędzy. Ci liderzy, którzy jeszcze żyją, czy ich rządy jeszcze się pamięta, no to oni budzą największe emocje. Po wejściu Litwy do Unii Europejskiej pojawia się ktoś taki jak Dalia Grybauskaitė, która wydaje się, że ona w ogóle odstaje pod względem tego, jak prowadziła politykę od swoich poprzedników, bo o ile ci wcześniejsi przywódcy litewscy po odzyskaniu niepodległości to byli raczej ludzie koncyliacyjni, szukający kompromisów, ale też wahający się, nie do końca zdecydowani, no to Dalia Grybauskaitė była kimś takim, kto właśnie potrafił walnąć pięścią w stół w odpowiednim momencie, skrytykować ministrów, skrytykować premiera, ale skrytykować własne otoczenie.
otoczenie, była właśnie zdolna do tego, żeby podejmować szybko, bez długich namysłów, konkretne, zdecydowane działania. Tym właśnie odróżniała się od litewskiej klasy politycznej, dlatego być może cieszyła się tak dużym szacunkiem i popularnością w społeczeństwie. Teraz to trochę się zmienia i patrząc na wyniki wyborów, patrząc na wyniki sondaży, badań opinii publicznej, to tak naprawdę trudno do końca stwierdzić, jaki styl rządów, jaki styl przywództwa jest dla Litwinów, Litwinek najbardziej korzystny i najbliższy im. Czy właśnie rządy takie bardzo zdecydowane, trochę na granicy takiego miękkiego autorytaryzmu, czyli jednoosobowo podejmowanie decyzji ponad tymi gremiami kolegialnymi, czy jednak taki model, z jakim kojarzony jest najczęściej były prezydent Valdas Adamkus, czyli zasiądźmy do stołu, porozmawiajmy, wypracujmy razem jakieś kompromisowe rozwiązanie, tak żeby nikt nie czuł się poszkodowany. Tutaj możemy szukać odpowiedzi właśnie w wynikach na przykład wyborów prezydenckich, no i myślę, że tutaj każdy sobie jakieś własne wnioski wyciągnie. Kiedy mówimy o Europie ogólnie, to znaczy, że my nie mówimy w ogóle nic. Europa to są różne regiony. I co nas w ogóle łączy, ja myślę o Litwie, Ukrainie, Polsce. I ja tutaj przede wszystkim myślę o doktrynie politycznej znanego nam wszystkim Jerzego Giedroycia, koncepcja jego ULB. Ta idea chyba tylko poza Białorusią łączy idea wolności, idea niepodległości, a wolność to jest nie tylko mit litewski, nie tylko mit amerykański, nie tylko mit francuski, ale najbardziej to ten mit chyba jest zakorzeniony w Polsce, w Litwie, tej samej Ukrainy. Kiedy narody mają te swoje mity, to można mówić już o powstawaniu takiej regionalnej tożsamości. I kiedy taki region w ogóle ukształtuje się, myślę, że to będzie od razu gdzieś po wojnie, którą Ukraina wycięci nad Rosją, to taki region ma więcej szansów przebicie się i być więcej znany w całej Europie. No jesteśmy w ogóle już 20 lat w Unii Europejskiej. Bardzo mało kto rozumie, a dlaczego Litwini tak kochają Europę. I tutaj chyba jest potrzebna pomoc historyczna, bo chyba nie są wielu krajów, które mają swoją legendą europejską, która w ogóle tak powstała w tych bardzo ważnych czasach dla Litwy, czasach, kiedy Litwa otrzymała niepodległość, a akurat w ogóle w czasach sojuszu. I wtedy takim głównym celem w ogóle społeczeństwa litewskiego i sojuszu to było nie tylko rozwal komunizmu, nie tylko wejście ze Związku Sowieckiego, ale też powrót do Europy. I w tamtych czasach można powiedzieć, że kształtowała się taka litewska idea Europy, która potem w latach 90. przekształciła się w jedno z najważniejszych święt narodowych, koronację Mindoga. Ta idea europejskości i daje nam wyjaśnienie, dlaczego Litwini są najbardziej proeuropejscy, na przykład nawet w porównaniu z Polakami. I tutaj też jest jeszcze jedna taka przyczyna takiej europejskości, bo w porównaniu z Litwą, chociaż byliśmy tym samym obozu, ale byliśmy w różnych lagrach. I ten litewski lager w Związku Sowieckim
naprawdę nie był taki przyjemny jak polski lager w systemie komunistycznym i dlatego wiemy, że w Europie czujemy się dobrze i Europa to jest nasza przyszłość i schronienie nas od tego byłego lagru. Z jakich innych wielkich nazwisk dwudziestowiecznych myślicieli czerpie w czasach kryzysu litewska tożsamość? Na pewno Litwini są wyjątkowym w Europie narodem, który można zestawić, nie wiem jeszcze, być może na przykład z Irlandczykami, bo w Irlandii też obserwuję podobne uwielbienie, jakim są otaczani poeci. To jest coś, co mnie zawsze na Litwie uderza. Jak dużą estymą darzeni są tu ludzie zajmujący się poezją. Nie da się tego chyba porównać z Polską. My oczywiście wielbimy Mickiewicza, czy z dwudziestowiecznych twórców szanujemy Miłosza, Herberta czy Szymborską, ale raczej jako właśnie tak postaci z podręczników szkolnych, czy właśnie z programu nauczania języka polskiego. A tutaj ja na Litwie spotykam się z czymś takim, że poeta to jest rzeczywiście ktoś. To jest rzeczywiście ten wiersz, to jest rzeczywiście ten, kto prowadzi ten błądzący naród światłości. Z początku XX wieku no to jest Majroni, z późniejszych epok literackich, z okresu, zwłaszcza z okresu radzieckiego, no to jest Justynas Marcinkiewicz, który jest nazywany był sumieniem narodu. No rzadko kiedy się właśnie zdarzy, żeby to właśnie poeta był nazywany sumieniem narodu. Trochę inaczej jest z politykami, bo politycy jednak nie są postaciami, którym się udaje zdobywać powszechny szacunek wśród Litwinów. No, znowu pokazuje to przykład Landsbergisa, który tak jak ma zagorzałych zwolenników, tak ma zagorzałych przeciwników. Ale Litwini lubią filozofów. Litwini lubią na pewno filozofować, bo wydają się dosyć refleksyjnym narodem, który też lubi oddawać się takim intelektualnym różnego rodzaju rozważaniom na różne tematy. Mamy naprawdę, jeśli spojrzymy na litewski obieg intelektualny i to, co się na Litwie wydaje, to mamy mnóstwo eseistyki. Na bardzo różnym poziomie oczywiście. Mamy eseistykę Tomasa Węclowy z jednej strony, czy bardzo dużo literatury wspomnieniowej, autobiograficznej. Mamy mnóstwo tekstów, które pozostawili po sobie na przykład Marcelinas Martinaitis, jeden też z najwybitniejszych litewskich poetów dwudziestowiecznych, ale też działacz Sajudisu. To są też jakieś takie punkty odniesienia, do których się dzisiaj współcześnie Litwini odwołują. Są postacie, które nie są być może idolami, czy nie były być może idolami powszechnie szanowanymi, ale tak jak w przypadku Tomasa Węclowy, no na tyle wartościowymi intelektualnie, że mogą być także dla następnych pokoleń jakimiś takimi moralnymi, intelektualnymi latarniami. Wielką postacią, o której warto przy takiej okazji wspomnieć, jest na pewno Irena Wejsajte. Z jednej strony ocalała z Holokaustu, jako mała dziewczynka uratowana, przeżyła zagłady, pochodziła z rodziny żydowskiej, ale została przechowana przez Litwinów i uratowała się. Mogła dzięki temu po wojnie skończyć studia, rozpocząć bardzo błyskotliwą karierę jako intelektualistka, jako krytyczka teatralna, literacka, publicystka, bardzo mocno przyczyniając się właśnie do dialogu, do porozumienia, do pojednania litewsko-żydowskiego. No niestety już nie żyjąca, zmarła kilka lat temu, ale pozostawiła po sobie następców. Też można wymienić spośród postaci młodszego pokolenia, ale właśnie jakoś wpisującymi się w ten ciąg razem z Węclową i Ireną Wejsajtę, to byłby Leonidas Donski, który był filozofem, był taką postacią chyba nie do końca na Litwie właśnie zrozumianą, bo też kierując się tą potrzebą, poczuciem powinności intelektualisty, czyli
zabierał bardzo często głos w sprawach bardzo kontrowersyjnych, na przykład dotyczących stosunku Litwinów do tej przeszłości wojennej, okupacyjnej. Wzywał do tego stanięcia w prawdzie i to były wezwania trudne, kłopotliwe. No nie wszystkim się to podobało i spotykał się Donskis też z atakami. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że z hejtem. Też niestety postać, której już nie ma wśród nas, ale której idee żyją, bo nadal wydawane są książki będące zbiorami jego eseistyki, jego publicystyki, więc kolejne pokolenia mogą z tego czerpać do woli. Litwini wymyślili się sami. Własnym wysiłkiem wyciągnęli swoje państwo z historycznego niebytu. Stworzyli Litwę na swoich zasadach, w swoim języku, po swojemu. Litwę po litewsku. To twoje słowa. Jaka ta twoja Litwa jest? Z czego się składa? Ja jestem miłośnikiem tematyki historycznej, ale nie uważam, że przeszłość to jest coś, co jest zamkniętego w jakimś słoju z naftaliną. Piszę o Litwie i o tym, że Litwini wymyślili się sami, stworzyli Litwę po litewsku i to można rozumieć też na różne sposoby. Można to rozumieć dwojako, bo z jednej strony możemy mówić Litwa po litewsku, no to rzeczywiście no, jesteśmy u siebie we własnym domu. Budujemy ten dom według własnych zasad, po swojemu, tak jak my to sobie wymyśliliśmy. Nie pozwolimy nikomu, żeby ktoś nam narzucał swoje zdanie, żeby jakieś obce imperia nas tutaj próbowały zniewolić, czy zagłuszyć, czy zdusić, żeby nam ten dom próbowały jakoś poprzestawiać, przemeblować, wywrócić do góry nogami. I to wydaje się takie dosyć dążenie, dosyć szlachetne, tak? Bo kierowane szlachetnymi pobudkami. Tak? Bo chyba większość narodów przechodziła przez taki etap, kiedy po prostu chciała się gospodarować po swojemu, bez narzucania sobie czyjegoś dyktatu. Ale to można też rozumieć zupełnie inaczej, bo jeżeli Litwa po litewsku, no to ktoś może powiedzieć Litwa dla Litwinów, czyli Litwa tylko dla Litwinów. Czyli w ogóle odrzucamy wszelkie obce wpływy, odrzucamy to, co przychodzi z zewnątrz, bo to, co jest na zewnątrz, to jest na pewno złe, szkodliwe, może nas zaprowadzić na manowce, wszelkie prądy intelektualne, które przychodzą z zewnątrz, to jest podejrzane. Więc my tutaj mamy swoje własne tradycje, własny język, własną kulturę, tego będziemy się trzymać, a to co obce, inne, no to niech sobie tam będzie poza naszym domem i ani kroku za nasz próg. A chyba ten świat dzisiejszy, współczesny, no wręcz nie pozwala na to, żeby funkcjonować w warunkach takiej chwalebnej izolacji, czyli całkowicie oddzielamy się od świata, separujemy się od świata i będziemy pielęgnować tutaj tą swoją wyjątkowość. Trzeba się na ten świat otwierać, trzeba się też ze światem konfrontować, bo on niekoniecznie jest, no szczególnie teraz, on niekoniecznie jest bezpieczny. Oczywiście możemy się w tym domu bronić się przed tymi niebezpieczeństwami w ten sposób, że w tym domu się zamkniemy, ale to nas niekoniecznie musi uratować. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu za uwagę.